pan, że założyciele Europy przewracają się w grobie? Założyciele Europy, Schuman, De Gasperi, Adenauer, przewracają się dzisiaj w grobie, widząc, jak Europa wolnych narodów, którą zakładali, zamienia się w superbiurokrację, która próbuje ingerować w życie suwerennego kraju. Komisja Europejska, która w zemście za to, że Węgry wreszcie wracają do źródeł, że przywracają sens, właściwy sens słowa, że zapisali w konstytucji, że komuna to okres tyranii, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, że wartości narodowe są ważne, za to, że bronili własnego interesu narodowego i opodatkowali kapitał zagraniczny, który unikał opodatkowania, firmy telekomunikacyjne, hipermarkety, banki, po to, żeby ratować kraj zrujnowany przez socjalistów. Za te wszystkie węgierskie działania węgierskiego rządu Węgry mają być ukarane. Komu naraził się Viktor Orban? Naraził się przede wszystkim wielkiemu kapitałowi, bowiem musiał odgruzowywać kraj zbankrutowany po półwiecznych rządach komunistów i ich socjalistycznych pogrobowców, postawić go na nogi, w tym celu opodatkował wielki kapitał. Schuman, De Gasperi, Adenauer się przewracają w grobie, widząc, jak wolna Europa, którą tworzyli, zamienia się w superpaństwo, których wielcy czy pewna poprawność polityczna depcze brutalnie godność i suwerenność narodu. To miałem wreszcie. A jak odniesie się pan do zarzutów stawianych premierowi Węgier, między innymi tutaj naruszanie niezależności banków? Słyszy się także pogłoski właśnie o dyktaturze. To jest brednia, nie ma żadnej dyktatury. Media są o wiele bardziej wolne na Węgrzech niż w Polsce, gdzie po prostu nie ma żadnej prawicowej telewizji, żadnego prawicowego dużego radia. Wszystko jest pod ścisłą kontrolą, nawet nieformalną, po prostu taką towarzysko nieformalną kontrolą władzy. A to samo dotyczy Banku Centralnego, no proszę zwrócić uwagę. Belka, prezes Belka, dostał de facto polecenie od Tuska, od premiera, czyli od szefa władzy wykonawczej, czyli niezależny Narodowy Bank Polski, że ma wypłacić 7 miliardów euro, włożyć do karty dań na ratowanie Grecji do strefy tego. Przecież to jest złamanie, elementarne złamanie zasady niezależności Banku Centralnego. To w Polsce Bank Centralny został niezależnie złamany, a nie na Węgrzech. To są preteksty, to są niechlujne blednie po to, żeby ten dzielny, wolny kraj, jakim są Węgry, które się dzisiaj wyswobadzają z tej demoliberalnej doktryny, w której byli przez wiele lat, żeby ukarać. No nie ma na to zgody. Jak ocenia pan politykę premiera Węgier? Czy są aspekty, które można wdrażać w Polsce? No oczywiście opodatkowanie, no przywrócenie godności narodowej. Te zapisy w konstytucji, prawda? Wreszcie przywracając pracowników w polskiej konstytucji jest, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, ale rozliczenie z przeszłości. Przyszło opodatkowanie tych tłustych kotów, hipermarketów, banków, firm, które uciekają od opodatkowania, to wszystko można opodatkować po to, żeby nie zdzielać ze społeczeństwa w postaci na przykład podwyższonego VAT-u. W związku z czym jest ileś rozwiązań węgierskich, które są jak najbardziej do zaimplementowania, jak to się uczeni mówi w Polsce. Panie premierze, niech pan pozostanie w garniturze, niech pan nie przywdziewa worka pokutnego. Jesteśmy z panem, prawda zwycięży, niech żyją wolne Węgry. Dziękuję bardzo. Nie byłoby Węgier bez Kościoła katolickiego, tak jakby nie było Polski bez chrztu.